Taka pogoda za oknem dzisiaj. Piękne słońce, ale cały czas wieje wiatr. Ja jeszcze nie byłam na dworzu, więc nie wiem jak jest, ale myślę, że się jeszcze dzisiaj przekonam. Teraz z tej perspektywy, dzień dobry kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj środę 24 października. Ostatni nasz dzień tutaj można powiedzieć, bo jutro już wracamy po śniadaniu. Tak jak Wam pokazywałam, słoneczko znowu piękne świeci, ale wieje wiatr, także może być pogoda tak jak wczoraj. Nie wiem jakie mamy plany na dzisiaj, jeszcze nie są sprecyzowane, ale jeżeli gdzieś będziemy jechać, to tym razem na pewno Was ze sobą zabiorę, może uda coś się nagrać. Tak, powiem Wam, że tutaj mi się bardzo dobrze śpi, jak zasypiam, to w ogóle się w nocy nie budzę, cudownie. Wczoraj w nocy strasznie wiało, naprawdę. Chociaż nie było tego tu tak słychać, tak jak na przykład u nas słychać, także nie było źle. No. I tak kochani, zapraszam Was na kolejny dzień ze mną. Uciekam i połączymy się później. Mogliście przed chwilą zobaczyć kawałek lasu, bo jesteśmy właśnie w lesie na grzybach ogólnie, ale powiem Wam, że kiepsko z grzybami. Ale ogólnie mamy taki fajny spacerek. Dzisiaj jest dużo cieplej niż wczoraj. Świeci słońce dalej, tak jak Wam mówiłam, pokazywałam rano. Wieje wiatr, co prawda, ale on nie jest tak chłodny jak wczoraj i jest przyjemnie. Ogólnie wszyscy są w krótkim rękawku, tylko ja w długim swetrze. Ale to dlatego, że ubrałam leginsy, więc ubrałam taką dłuższą tunikę, bo ja do leginsów to tylko dłuższe tuniki. No i jest bardzo przyjemnie, tak sobie zrobimy spacerek, potem pojedziemy na obiad do domu i potem jeszcze tutaj do miasta obok na kawę i na lody, także będzie fajnie. Też Was oczywiście zabiorę. Żałuję, że wczoraj Was nie zabrałam, bo było naprawdę bardzo fajnie i bardzo ładne widoki były. No ale cóż, pokażę Wam jeszcze tutaj przede mną, co jest ładnego. My jesteśmy dalej w lesie, słuchajcie, jest bardzo przyjemnie. To nie jest taki typowy las jak w Polsce, no bo tutaj są drzewa, wiecie, drogi takie szerokie, paprotki w ogóle, ale tak właśnie wyglądają lasy w Anglii. Ale naprawdę jest przyjemnie. Taka cisza, spokój, rewelacja. Jak ktoś mieszka w mieście, to tak nie ma okazji. Chociaż koło nas też są lasy, ale my, wiecie, nie mamy czasu, jak pracujemy, to nie mamy czasu jeździć do lasu. Poza tym też teraz pogoda, tak? Różnie z nią bywa. Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, jest bardzo ładna pogoda i tak nawet nie wieje. Czasami tylko, ale to nie jest tak jak wczoraj, więc jest fajnie. Szkoda tylko, że jutro już musimy wracać do domu. No ale cóż, to jeszcze nie tak jak zawsze, bo zawsze od nich wracamy właśnie wieczorem, koło 21, żeby ominąć wszystkie korki, wiecie, i wtedy w nocy jesteśmy w domu, ale że w piątek idziemy rano do pracy. No i musimy jeszcze jutro zrobić zakupy, no to musimy wyjechać już po śniadaniu, żeby maksymalnie po południu być w domu. Także tak. No ale jeszcze mamy dzisiaj prawie cały dzień, można powiedzieć. Chociaż nie bardzo, bo już jest trzecia. Także nie cały dzień, no ale jeszcze wieczór, popołudnie. Także tak. Grzybów nie ma. Znaczy jakieś tam pojedyncze sztuki są, ale albo są spleśniałe, albo są trujące. Także nic ciekawego. Ludzie sobie też tutaj chodzą na spacerki albo sobie jeżdżą na rowerach, aż mi się odbiło, przepraszam. No.
I wracamy już do domu. Nie było grzybów. Kiedyś tu byliśmy, nie wiem, czy to było w zeszłym roku, czy 2 lata temu, nie pamiętam. Ale byliśmy tu właśnie o tej samej gdzieś porze roku i byliśmy właśnie z nimi na grzybach. Tutaj tu zbieraliśmy bardzo, bardzo dużo. No a teraz niestety, albo już były jakieś zżarte, albo pleśniałe. Spleśniałe, znaczy się, co ja mówię, albo muchomory. Także tak. Lubicie takie klimaty? Bo ja uwielbiam. Cisza, spokój. Dzisiaj jest godzina 8:55. My, jak wróciliśmy z tego lasu, poszliśmy, zjedliśmy obiad i pojechaliśmy jeszcze na kawę i na lody. Tutaj niedaleko, ale nic nie nagrywałam, dlatego że było już ciemno, więc tak by nic nie było widać. Już jakiś czas temu wróciliśmy do domu i robiłam coś bardzo fajnego, ale o tym Wam opowiem jutro, bo teraz właśnie uciekam się myć. I będziemy jeszcze spędzać czas razem, bo wiadomo, jutro, tak jak Wam mówiłam, już niestety wyjeżdżamy. Ten vlog niestety sprawdzałam, nie ma jakoś zbyt dużo materiału, więc połączę go z dniem jutrzejszym. Także jutro Wam powiem, co dzisiaj fajnego robiłam. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj zdążę się do Was odezwać, jeżeli nie, to widzimy się rano. Witam się z Wami, kochani, w kolejnym dniu. Mamy już dzisiaj czwartek, 25 października. Tak, kochani, to jest dzisiaj ten dzień, kiedy wracamy do domu. Jest godzina coś po 9:00, ja nie mam tu zegarka, więc nie wiem dokładnie, ale zaraz Wam powiem, która jest dokładnie godzina. Także tak, my wstaliśmy o po 8:00 coś. Znaczy 8:00 zaczął nas dzwonić budzik, ale wczoraj poszliśmy późno spać, więc nie mogliśmy wstać, ale w końcu wstaliśmy. No i teraz będziemy jeść śniadanie, potem już będziecie się pakować, no i będziemy jechać do domu. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie żadnych korków. Znowu świeci piękne słońce. Jestem ciekawa, jaka jest u nas pogoda, bo tutaj świeci piękne słońce. Co prawda jest rano, więc jest pewnie jeszcze chłodno. No ale tak, jutro już do pracy, moi drodzy. Więc dzisiaj tego vloga będę kończyć. Jeżeli mi się uda, to go już dzisiaj, ten wczorajszy zmontuję i jutro już go zobaczycie. Jestem naprawdę, słuchajcie, w wielkim szoku, że udało mi się coś dla Was sklecić. Ale tak jak mówię, jeżeli bym miała robić pojedyncze vlogi, to by nic z tego nie było. Także są podwójne. No i tak, no. Czas tu bardzo szybko zleciał. Szkoda, że na tak krótko przyjechaliśmy, ale lepsze to niż nic. Teraz już będzie normalna rzeczywistość, praca, dom i takie różne. Na razie bez rewelacji, bez żadnych tam, wiecie, bez żadnych rewelacji, bez żadnych fajerwerków. Tak jak mówiłam Wam, chciałabym Wam nagrać film paznokciowy, 2 filmy mam pomysły. No i tak. I w ogóle chcę Wam powiedzieć, że ostatnio robiłam sobie hennę. Tą, którą sobie w Polsce kupiłam, żelową. I nagrałam nawet test, słuchajcie, i on się pojawi bodajże w sobotę. 25 dzisiaj, 26, tak, w sobotę. I powiem Wam, że jestem w szoku, ale efekt cały czas jest. Także naprawdę póki co się utrzymuje. Zresztą zobaczycie film i tak dalej, i tak dalej. Już kiedyś na moim kanale pojawił się ten film odnośnie jak wykonuję swoją hennę. Natomiast teraz użyłam nowej, więc to był test na żywo i pierwsze wrażenie, czy w ogóle ogarniam. Przepraszam. Także w sobotę ten film będzie. Jutro, jeżeli się uda, wrzucę Wam tego vloga i może w niedzielę kolejnego. Zobaczymy. Dobra, kochani, ja uciekam jeszcze trochę spędzić czasu z naszymi przyjaciółmi i odezwę się do Was, myślę, już z samochodu. Kochani, my już w drodze. Za około 30 minut będziemy już w domu. Także bardzo fajnie. Wyjechaliśmy tak około 11:30. No. Jezu, jak mi skacze ten aparat. 11:30, tam około, tak? Także nie było źle, bo myślałam, że będzie gorzej, że wyjedziemy później. Teraz mamy godzinę za 10:03, także czasowo będzie ok. Pojedziemy szybko na zakupy. Takie małe, bo to tylko na kilka dni, wiecie. No i potem się rozpakujemy, no i wieczór w domu, a jutro już do pracy. Pogoda bardzo ładna, słońce świeci i nawet nie jest zimno. Jak się zatrzymaliśmy na parkingu, żeby iść do toalety, to było ciepło w miarę. I póki co nie ma żadnych korków, więc jest dobrze. Tak właśnie mogło być, jak na nich jechaliśmy. I jesteśmy.
jesteśmy w tym samym miejscu, w którym zaczynaliśmy, czyli w domu. Dotarliśmy właśnie, kochani. Jest 5 po wpół do czwartej, także myślę, że czas mamy dobry. Nie było korków na drodze, tak jak Wam mówiłam, aczkolwiek już przy wjeździe samym do Bournemouth wyskoczyło nam na nawigacji, że jest korek, ponieważ tam jak się wjeżdża lub wyjeżdża, teraz będą robić, znaczy już zaczęli robić takie zjazdy i wjazdy, żeby było łatwiej dojechać na lotnisko u nas. I te prace w ogóle rok potrwają, także masakra. No więc tam mogły być korki, więc pojechaliśmy inną drogą przez inne miasto obok. Tam takie miasto jest Fairdown i właśnie przez to miasto wjechaliśmy do domu. W sumie to wjechaliśmy z tego miasta od razu do naszego miasta, do takiej dzielnicy, która jest za nami, Kinson. No i potem już była nasza dzielnica, także spoko. Taka droga właśnie mogła być w poniedziałek, jak jechaliśmy do nich. To byśmy byli dużo szybciej, no ale trudno. Było bardzo, bardzo fajnie, kochani. Szkoda, że już jesteśmy w domu, ale trudno, takie życie. Teraz tutaj powiem Wam, jest chłodno. W domu w ogóle zimno, 18 stopni, tak strasznie zimno. Włączyłam ogrzewanie, żeby się trochę nagrzało. I słuchajcie, nie ma cały czas mojej paczki z folijkami. Ja po prostu jestem zdenerwowana, nie mówiąc brzydko. Nie wiem czemu, muszę do niego napisać, czemu w ogóle to wysłał, bo ja byłam przekonana, że skoro napisał do mnie w sobotę, to w poniedziałek już wyślę i do dzisiaj dojdzie. A tu nic. Także muszę do niego napisać, czy wysłał, a my teraz robimy listę zakupów na szybko, jedziemy na zakupy, no i potem wrócimy, to się rozpakujemy. Dużo rozpakowywania w sumie nie ma, no ale wiecie. A wieczór w domu, wolny już, relaksik, seriale muszę nadrobić, bo wszystkie mi się nagrały. No i potem spać, bo jutro rano godzina 5, pobudka znowu. Także tak, kochani, ja się do Was jeszcze odezwę, jak wrócę. Wróciliśmy, kochani, już do domu na dobre. Już jest ciemno nawet. Jest godzina 19.03. Jak skończyłam do Was mówić chwilę wcześniej, Wy macie chwilę wcześniej, to było już dużo, dużo dłużej. Zrobiliśmy listę zakupów, pojechaliśmy na zakupy, jeszcze weszliśmy sobie na obiad. Dobra, jeszcze raz. Już jestem, kochani, na dobre w domu. Wróciliśmy z zakupów już jakiś czas temu, bo jest godzina 19.04. Ale słuchajcie, byliśmy, jak skończyłam do Was gadać chwilę wcześniej, chociaż to już było dawno temu, to zrobiliśmy listę zakupów, pojechaliśmy na zakupy. Pokażę Wam zaraz właśnie, co kupiliśmy, jeżeli chodzi nie o spożywcze zakupy, standardowo oczywiście, jak we wtorki, dzisiaj czwartek. Tak, zakupy nie były duże, no bo wiadomo, to tylko na kilka dni, bo we wtorek znowu jedziemy na zakupy już takie na cały tydzień. Rozpakowałam zakupy, rozpakowałam już wszystko, co miałam z wyjazdu i za chwilę idę się kąpać i obejrzę sobie seriale, które mam nagrane, ale jeszcze postanowiłam się przedtem do Was odezwać, bo chcę już vloga jednego montować. Nie wiem, czy tego też zmontuję, czy później zobaczymy, czy jutro zobaczymy, jak mi czasu starczy, bo dzisiaj wiadomo, muszę już wcześniej spać, bo jutro 5.00 pobudka. Pokażę Wam, co kupiłam, jeżeli chodzi nie o chemię, a potem jeszcze Wam kilka rzeczy pokażę. No i w ogóle jest zimno na dworzu u nas. Zimno się zrobiło. Ja w ogóle miałam tą bluzę, co mam teraz na sobie. Tak przyjechałam, jeszcze ubrałam swetr, bo mi było zimno i dalej było mi zimno. Także masakra w ogóle. Rozpakowałam wszystko bardzo szybko, bo jakoś dużo rzeczy nie było, wiadomo. Także tak, pokażę Wam mini haul zakupowy. Więc tak, kupiliśmy chusteczki Velvet. My zawsze kupujemy w takich małych opakowaniach. One kiedyś były w dużych, już Wam mówiłam nieraz, a teraz są takie. Kupiliśmy 3 opakowania chusteczek nawilżających do toalety. One są fajne, jest ich 40 w opakowaniu, są dobrze nawilżone i można je spłukiwać w toalecie, także spoko. Ja zawsze kupuję taki zestaw, 3 w jednej paczce, ale teraz opłacało mi się kupić 3 pojedyncze. Dalej standardowo pianka, chciałam powiedzieć, pasta do mycia zębów. I słuchajcie, kupiłam sobie taką piankę do mycia, dlatego że mój żel mi się kończy i tak stwierdziłam, że sobie wypróbuję taką piankę. To jest 100% natural, no i tu jest napisane, że to jest dobre do golenia, 100% naturalny, 100% natural i bez parabenów, i to jest dobre dla weganów i do 35 pryszniców, tak jest napisane. I ja mam tutaj zapach ananasa.
Także zobaczymy. Były różne. Była jeszcze limonka z cytryną, mięta i jeszcze jakieś, ale nie pamiętam. No zobaczymy. Dajcie mi znać, czy używałyście takich pianek do mycia. Ja nigdy jeszcze nie używałam takiej pianki, zazwyczaj tylko żele. A teraz stwierdziłam, że wypróbuję, zobaczę, co to jest i czy to rzeczywiście działa. I jeszcze ostatni produkt, który kupiłam. To jest świeczka, słuchajcie, Glade znowu. Znowu mnie wzięła na świeczki. Wiecie, że ja co jakiś czas mam, także właśnie w okresie takim jesienno-zimowym lubię sobie świeczkę w domu palić, no i właśnie wzięłam taką. Zapach mi się spodobał, bo słuchajcie, to jest orzech laskowy, klon i pralinki. Bardzo przyjemny zapach. Nawet teraz czuję ten zapach, więc jestem ciekawa, to mi się właśnie kojarzy z taką jesienią. Także sobie zapalę. I to by było na tyle, co kupiliśmy w Aździe. Teraz Wam pokażę, co kupiłam w Funciaku, bo jeszcze byłam. W Funciaku, słuchajcie, kupiłam te maseczki peel-off na wągry. Ja już je Wam nieraz pokazywałam, one są świetne i ostatnio w Funciaku ich nie było. A że teraz musiałam iść do Funciaka, zaraz Wam pokażę po co. No to właśnie znalazłam ostatnie opakowanie było, więc wzięłam, bo moje już się kończy. One są fajne, to jest w środku 5 saszetek. Ja już Wam o tym wspominałam. A w Funciaku, słuchajcie, kupiłam sobie taki uchwyt na telefon. Moja przyjaciółka właśnie ma taki uchwyt i on jest fajny, bo telefon można sobie normalnie, wiecie, pokażę Wam, postawić o tak i on sobie stoi, możecie coś oglądać sobie, nie musicie ciągle w ręku trzymać. No, więc sobie wzięłam taki uchwyt i ona mówiła, że w Funciaku kupiła. Ja dzisiaj akurat byliśmy w Lidlu, a obok Lidla jest właśnie Funciak, to poszłam i nie mogłam, słuchajcie, znaleźć. Znalazłam, także sobie kupiłam. Tak, i jeszcze Wam pokażę, co dostałam od mojej przyjaciółki, jak już Wam tak pokazuję. Dała mi dwie próbki tego szamponu John Freight do włosów blond. Ja używam, wiecie, ten fioletowy, a ona miała akurat dwie próbki takie, więc mi dała. Dodatkowo dostałam od niej maseczkę z peel off i jakąś złotą. Głębokie oczyszczenie i usunięcie właśnie wągrów, także zobaczymy, jak się sprawdzi, nigdy nie używałam. I jeszcze takie pod oczy dostałam od niej, także bardzo miło, bardzo serdecznie dziękuję. Takie prezenty dostałam od mojej przyjaciółki. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten właśnie uchwyt, to ja widziałam takie pokrowce na eBayu z takim uchwytem, ale jakoś tak, nie wiem, nikt nigdy nie miał, nie miałam sprawdzić nawet, jak to działa. No i ona właśnie miała, i się jej zapytam, czy ona miała to w opakowaniu razem z pokrowcem, ona mówi, że nie, że to kupiła sobie w Funciaku. No i ja tak u niej, wiecie, podtykałam sobie, popatrzyłam, mówię, to się trzyma i rzeczywiście powiem Wam, że dziwne, ale się trzyma. No i fajne jest właśnie to, że ona może sobie ten telefon postawić, coś tam robić i oglądać. Znaczy ja też mam tablet, wiadomo, ale czasem po prostu używam telefonu zamiast tabletu, czy jak jestem w łóżku, czy coś, wiecie, i nie chce mi się tego telefonu trzymać. No i poszłam do tego Funciaka, słuchajcie, wlatuję na ten dział, tam gdzie są tam różnego rodzaju kable i tak dalej i nie ma, i nie ma. No mówię, no chyba u mnie nie ma tego. Nagle patrzę, jest, tylko że to, wiecie, takie małe, więc nie było widać. Były różne kolory, były jakieś z napisami, jakieś różowe, niebieskie, a ja wzięłam taki złoty, klasyczny. Także sobie kupiłam. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć odnośnie gąbki tej nowej, którą używam, Beauty Blender. Powiem Wam, że ona jest bardzo fajna, chociaż no w porównaniu z tą gąbką, moją starą, to jest trochę inna. To też jest niby oryginalna, ale ona po namoczeniu, jak ją namoczę, to jest dużo większa. I w ogóle mi ten kolor puszczała, mówiłam Wam chyba wczoraj czy przedwczoraj, że ona mi kolor zaczęła puszczać i jak ją potem, teraz już jak ją moczę, nie puszcza, ale jak ją jeszcze myję, to cały czas puszcza różowy kolor. No i właśnie a propos gąbki, zastanawiam się, czy tą sobie nie zostawić na taką awaryjną właśnie, tak jak właśnie gdzieś jadę i robię makijaż, to w przypadku na przykład podkładu z Essence ja nie mogę używać pędzla. Ponieważ jak nałożę go pędzlem, on nie jest taki, nie ma takiego naturalnego efektu i tak ładnie nie wygląda na tej twarzy. A słuchajcie, ja Wam pokażę, mam trzy gąbki teraz ogólnie jeszcze. Pierwsza to jest ta mała od Beauty Blender, co była w zestawie. To jest pod oczy do korektora. Ona się fajnie sprawdza, ale ja ją rzadko używam, bo jak już jedną używam, to jedną robię. Ale też ją czasem używam, jest fajna, tylko że mi trochę zafarbowała. Potem jeszcze była w zestawie ta gąbeczka, ona jest, oczywiście te gąbki obydwie jak się je namoczy, to one powiększają swoją objętość. Ta z kolei jest do konturowania, ona jest trochę twardsza. Ja jej nie używam do konturowania, bo ja na mokro w ogóle nie mam mowy o konturowaniu. Natomiast ja nią właśnie czasem podkład nakładam jak gdzieś jadę, ale no ona jest za mała, więc to też dłużej schodzi. Ręka mnie coś boli. Więc nią najczęściej nakładam właśnie puder na, wiecie, na mokrą gąbkę puder, taki baking robię.
I do tego się sprawdza świetnie. I mam jeszcze jedną gąbkę, słuchajcie, która jest totalną, totalną porażką. To jest taka gąbeczka. Ja ją kupiłam kiedyś, na samym początku, jak zaczęłam nagrywać na YouTube, kupiłam sobie właśnie gąbki w Primarku, dwie w zestawie były. Jedna była taka, druga była podobna do Beauty Blender, która mi się świetnie sprawdziła, naprawdę. Ona była świetna, no ale wiadomo, gąbki trzeba zmieniać. No i ta jest taka moją zapasową gąbką, ale po pierwsze, ona jest bardzo twarda. To, że ja ją namoczę, to nic w ogóle nie daje. Jest twarda i w ogóle tak jak ja się nią maluję, to ja się nią po prostu biję, mi to jest niewygodne. I ja już się dawno zastanawiałam nad tym, żeby się jej pozbyć. No ale właśnie awaryjnie muszę mieć jakąś gąbkę. I sobie, słuchajcie, pomyślałam, że może tą na razie zostawię. I tak jakoś dużo wyjazdów nie ma, więc wiecie, teraz to już w ogóle. Ale może awaryjnie być, żeby ją używać. A wtedy się tej pozbędę, tak sobie myślę. I a propos gąbki, to dzisiaj powiem wam, że poszłam do Azdy na zakupy i patrzę dzisiaj już te gąbki z Real Techniques, co były w promocji za 4,50, są dalej. Tylko w zeszłym tygodniu, jak ja chciałam kupić, nie było. No ale ja już mam swój Beauty Blender. Słuchajcie, gościu ten odnośnie tych folii, jak ja do niego napisałam, czy on wysłał tą paczkę w ogóle, bo dzisiaj mamy czwartek i ja dalej nie mam jej. Odpisał mi maila, że tak, on wysłał już i mam sprawdzić u sąsiadów, czy nikt gdzieś nie leży. Serio? Gdyby, my mamy naprawdę tak fajnego listonosza, że gdyby on zostawił tą paczkę u sąsiadów, to by zostawił nam awizo, a nic takiego nie ma, tak? Albo w ogóle on nie zostawia raczej paczek u sąsiadów, tylko nam do ogrodu wrzuca, więc... Ale też zostawia zawsze kartkę, że jest tam w ogrodzie jakaś paczka czy coś, więc wiecie, jakaś ściema, jeszcze poczekam, może przyjdzie, ciekawe kiedy wysłał. No ale dobra, jak nie przyjdzie do piątku, znaczy do jutra w sumie, to... zrobię, żeby mi kasę odesłali i zamówię jeszcze raz, bo to są jakieś żarty i tyle. Tak, więc to wam miałam powiedzieć. No i ta świeczka, sobie dzisiaj ją zapalę. Będę oglądać seriale. Naprawdę piękny zapach, taki pierwszy raz mam ten. Ale coś mnie tak wzięło, już taka pora roku, że trzeba zapalać świeczki. Tak kochani, już jesteśmy w domu i tak jakoś dziwnie mi. Co jeszcze miałam wam powiedzieć? Nie wiem, ile w ogóle ten vlog mam, ile mam materiału. Ten pierwszy nie jest jakiś najgorszy, więc dzisiaj go wam zmontuję, jutro będzie. O ile się wrzuci oczywiście. A tego to wam wrzucę w sobotę, już ma być jeden film, to wrzucę wam w niedzielę może. I tak jak mówię, za niedługo i tak będę kręcić vloga. Nie wiem, czy w niedzielę, czy w poniedziałek. Myślę, że w poniedziałek może będę kręcić jakiegoś tam vloga dla was znowu. Coś wam miałam jeszcze powiedzieć i zapomniałam teraz. Także za chwilę się do was, z wami znowu połączę, tylko chcę sprawdzić, ile wyjdzie tego materiału, ile mam. Jestem sama w szoku, ale tego materiału jest naprawdę bardzo dużo z tych dwóch dni. Będzie ten vlog dużo dłuższy niż ostatni. Także ja już będę kończyć, żeby jeszcze nie przedłużać. Przypomniało mi się, że miałam wam powiedzieć wczoraj. Mówiłam wam, że powiem wam jutro, co robiłam ciekawego. Ale to wam już powiem w następnym vlogu, bo jak się rozgadam, to ten vlog będzie jeszcze dłuższy. Także kochani, ja lecę się kąpać, obejrzę te seriale, potem pójdę spać i muszę wam zmontować jednego vloga chociaż. Także dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się coś dla was nagrać, nie jest jakoś źle. Także trzymajcie się ciepło, w poniedziałek myślę, że znowu będę wam nagrywać vloga. I tego vloga zobaczycie w niedzielę, myślę, bo w sobotę już mam zaplanowany film, a potem nie mam już żadnych zapasów, więc będę musiała się wziąć ostro za nagrywanie. Także dziękuję wam serdecznie, kochani. Pamiętajcie o kciuku do góry, o śledzeniu mnie na Instagramie. Widzimy się już w następnym filmie. Do usłyszenia. Pa, pa!